Radio Opole przedstawia cykl W blasku olimpijskiego znicza. Legendy, symbole, postaci, znaczenie. Igrzysk olimpijskich. Zapraszam na cykl audycji W blasku olimpijskiego znicza. Krzysztof Zuchora. Panie docencie, ten sport, który znamy, jest efektem tradycji kultury jednak zachodniej. To w Europie na Półwyspie Peloponeskim wytrysnęło źródło, które następnie odżywiało wiele lat. To były właściwie, chyba możemy dziś powiedzieć, dzieje sportu czy kultury fizycznej w ogóle. Jak daleko należy się cofnąć w historii, by dotrzeć do tego źródła? Czy zmierzamy do roku 776 przed naszą erą, czyli pierwszych zapisanych zwycięzców igrzysk, czy może jeszcze dalej? Czy do czasów Homera, ideału człowieka rywalizującego o wieniec najwyższej aretę, symbolizującej przecież prawdę, dobro, dzielność, przymioty ciała, przymioty duszy? Czy pierwowzorem dzisiejszego sportowca jest homerycki heros, próbujący dowieść, że jest primus inter pares? No na pewno, to jest dobry trop i chyba jedyny do obrony. No jak chcemy coś ważnego powiedzieć o współczesnej kulturze europejskiej, to przecież odwołujemy się do tradycji greckiej i tak jak zauważył to Leszek Kołakowski, nie robimy tego z intelektualnej próżności, dlatego żeby się popisać erudycją, tylko zajmujemy się tym dawnym światem greckim po to, żeby lepiej zrozumieć naszą współczesność. Więc dzisiejsza kultura europejska ma wszystkie najważniejsze elementy, które pojawiły się w kulturze antycznej, w tym także ideał wychowawczy. Ideał wychowawczy, który polega na tym, że człowiek próbuje nadać własnemu życiu sens. I sensem życia nie może być długie trwanie. Sensem życia mają być wartości, które czasem zdobywa się za cenę albo wielkiego ryzyka, no albo też nawet za cenę śmierci. I tutaj takim ideałem pozostawionym nam w zapisie literackim przez Homera, o którym się mówi, że był twórcą całej tradycji greckiej. A dzisiaj też byśmy powiedzieli, że źródła współczesnej cywilizacji zachodniej mają oparcie w tych dwóch wielkich dziełach Homera, ale tam też pojawiają się dwaj bohaterowie. Nie? Achilles to jest właściwie reprezentant dzisiaj takiej romantycznej postawy, szukający piękna, sam w sobie jako wzór piękna, no ale zarazem ktoś, kto w dążeniu do piękna jest gotów zrezygnować z długiego, no ale takiego monotonnego życia albo opartego na przeciętności. Nie? Szukamy w życiu barwy, sensu, żeby ono miało dla nas znaczenie. Wszystko właściwie, co wiąże się z tym ideałem, to Homer zawarł w postawie Achillesa. On nie tylko był wspaniałym rycerzem, ponieważ świetnie posługiwał się tymi narzędziami, ale przede wszystkim we wszystkim był najlepszy, nie? Bo był jednak bardzo taki potrzebny w debacie wojennej. Potrafił przekonywać do swoich racji. Nie? Następnie, Homer też to zauważył, potrafił grać na różnych instrumentach i znał pieśni patriotyczne, no bo w przerwie trzeba było czas czymś wypełniać. Rozpalano ognisko, no i wtedy cała przeszłość powracała i to, co dawno było zimne, przy tym ogniu na początku trzeba było odgrzewać, żeby dochodziło do wyobraźni, żeby było powodem do atrakcyjnej, ciekawej rozmowy.
no, był wrażliwy na piękno, bo jak sobie wybierał branki, dziewczyny wzięte do niewoli, no to właśnie otrzymał w darze za swoje sukcesy, za swoją dzielność najpiękniejszą dziewczynę. Prawda? I co jeszcze? Ano takie właśnie bardzo polskie, może mniej europejskie, ale bardzo polskie, to jest upór. Wie? Przecież pierwsza księga to jest wielki gniew Achillesa i Agamemnona, dwóch podstawowych wodzów, dwóch rozmaitych koncepcji wojny trojańskiej. I to jest tu ważne, że żeby zachować szacunek dla samego siebie, gotów był poświęcić przyszłość całej wojny trojańskiej. Wyłączył się z batalii wojennej, co mogło dla Greków skończyć się tragedią. Skończyło się inaczej, bo oczywiście poeta wprowadził inny wątek, a mianowicie wielkiej przyjaźni. Nie? Pierwsze igrzyska, one miały charakter pogrzebowy. Odbyły się ku czci Patroklosa, który był dla Achillesa najważniejszą osobą. I nagle ktoś, kto traci najważniejszą osobę, ujawnia swoje ludzkie, głęboko ukryte, troszkę za maską rycerza, schowane przymioty. Odchodzi na brzeg morza i Homer mówi, płakał jak dziewczyna. Płakał tak, że wody przybywało w morzu. No jak piękniej pokazać stratę, taką bezpośrednio osobistą. No ale był także i współczesnym Europejczykiem. I jak rozpacza współczesny Europejczyk? No stara się to nam opowiedzieć, ile to kosztuje. I w związku z tym organizuje igrzyska, gdzie nagrodą są niezwykle ważne rzeczy. Bardzo cenne, tak cenne, że Grecy wypowiedzieli Trojanom wojnę. I teraz pojawia się współczesny organizator sportu. Najpierw nagrody, a później zawodnicy, którzy o te nagrody będą się ubiegać. Nagroda to atla, a spór o nagrody to atlon. A ci, którzy biorą udział w tym sporze, w tych zawodach o nagrody, to są atleci. I tu mamy odkrycie współczesnego atlety. To jest ktoś, kto staje do zawodów o nagrodę. Sport bez nagrody byłby zajęciem bez sensu. Najpierw są to nagrody rzeczowe, nie? Dziewczyna, branka, klacz, źrebna, nie? Trójnóg. Prawda, jako taka codzienna rzecz, ale artystycznie kowany. Jakaś bryła żelaza, która wystarczy, żeby robić narzędzia na cały rok. Kolejne, tak. Ale jeszcze, to jest tu bardzo ważne, ale z tego żelaza można też zrobić obrączki, pierścionki, kolczyki, klipsy. A więc tutaj mamy to niezwykłe połączenie sztuki użytkowej i sztuki artystycznej. No i gdybyśmy powiedzieli, że to nas prowadzi do takiego odkrycia, że jeżeli łączymy sport ze sztuką, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest sztuka użytkowa. Taka, której efekt od razu jest widoczny. No i tam jeszcze jedna nagroda była, akurat tutaj mówiłem o tych nagrodach w wyścigu Rydwanu, było ich pięć. Pięć zaprzęgów i pięciu uczestników. I tą piątą nagrodą to była bryła złota. No, nam by się wydawało, że to jest samo, co najważniejsze. A tu okazuje się, że nie. Że inne rzeczy miały wyższą cenę niż tylko ta sztabka złota, o której już nie trzeba nic innego mówić, bo ono samo przez się świeci i samo jak gdyby przez się uświęca tę nagrodę, czym to jest. Później, jak pamiętamy, pojawiają się nagrody symboliczne. I my dzisiaj, kiedy mówimy o olimpizmie, to odwołujemy się nomen omen do Olimpii.
A tam był tylko wieniec, nagroda symboliczna. Bo to właśnie jest charakterystyczne dla postawy olimpijczyka. Nie ubiega się o rzeczy, chodzi o prestiż, chodzi o uznanie, chodzi o sławę. Czyli chodzi po prostu o pewne piękno, które mówi nam o tym, na ile i jak daleko zaszedłem w doskonaleniu swojego człowieczeństwa. No a tutaj, jak mamy granice rekordów, to ustaliliśmy sobie taki niebotyczny poziom ludzkich osiągnięć. I jeszcze jest coś niezwykłego w rekordzie, a mianowicie, że żeby pobić rekord, to trzeba przekroczyć granice własnych możliwości. Czyli nie osiągamy sukcesu sportowego poprzez wysiłek fizyczny, a osiągamy sukces, rekord sportowy poprzez niebywale wysokie napięcie duchowe, w którym wykorzystujemy swoje możliwości biologiczne. A jednocześnie przywołany przez pana docenta Achilles, tak jak każdy sportowiec, ma też swoją słabość. I czy to będą czasy antyczne, czy dziś współczesne, każdemu bohaterowi, tak jak i temu dzisiejszemu herosowi sportu, dana jest nie tylko sława, ofiarność, chęć zdobycia tego lauru, o którym docent wspomniał, ale także musi być świadomy tego, że jak każdy ma też tę swoją przysłowiową achillesową piętę. No tak, dobrze, że pan to zauważył, ja o tym wiedziałem, ale nie potrąciłem tej struny, ale w tym wyraża się nasze zwykłe ludzkie człowieczeństwo. Na tym polegało bohaterstwo Janusza Kusocińskiego w biegu na 10 kilometrów. Wprawdzie nie Achilles był powodem bólu i rozpaczy, ale też stopy zranione do krwi. I kiedy w swoich pamiętnikach mówi, że właściwie to nie biegł, a stawiał stopy na rozpalonych węglach. I takie też są definicje, że do sztuki, do wielkich osiągnięć dochodzi się przez cierpienie. To tutaj takie właśnie ludzkie miary. Ale tam u Homera jest jeszcze drugi bohater, bez którego nie byśmy mogli zrozumieć naszych współczesnych postaw, mianowicie Odyseusz. On też był atletycznie zbudowany i też w wyścigach osiągał wielkie osiągnięcia i w biegu, i w zapasach. No i przede wszystkim robił, co dla dzisiejszej kultury ważny, robił użytek z własnego niebywale pięknie ukształtowanego rozumu. No i też uciekał się i do podstępu, ale przede wszystkim był ogromnie wymowny. W radzie świetnie kojarzył, dobrze układał myśli, był przekonujący w debacie, w dialogu sportowym. I właśnie tutaj dla Odyseusza światem i przestrzenią była podróż, wędrówka, która znów jest innym przykładem ideału, który pielęgnujemy w europejskiej kulturze. A więc obywatela świata, wędrowcy, który poszukuje, odkrywa, ale nie tylko ten świat na zewnątrz, ale sięga także w odległości kosmiczne i robi to wszystko po to, żeby uwiarygodnić sens prawdziwej wędrówki, jaką jest poznawanie samego siebie. A podstawą treningu sportowego jest następująca filozoficzna wypowiedź. Trening to nie jest nic innego, jak tylko poznanie samego siebie. Gnoti seaton. To było tak ważne dla świata greckiego, że ten napis wyrżnięto w kamieniu na frontonie świątyni w Delfach. I wtedy ten napis z 2000 metrów promieniował na cały basen Morza Śródziemnego. Dziś byśmy powiedzieli na cały świat.